września. Cześć kochani, witamy wszystkich w tym wyjątkowym okresie. To jest wyjątkowy czas, wyjątkowa strona kulinarna. Nie tylko ze względu na moich cudownych gości Sebastiana, Darię, ale też i dlatego, że w tle mamy już świąteczny utwór, który chyba każdy zna od takiego. Poza tym mamy pyszne pierniczki, które są zasługą tutaj właśnie Darii i Sebastiana. A to wszystko ze względu na święta. Cześć! Sebastian, Daria, powiedzcie mi, z czym wam się kojarzą święta? Przede wszystkim z czasem spędzonym z rodziną, z ciepłem, szczęściem i przepysznymi potrawami i wypiekami. A tobie, Sebastian? I ze śniegiem i z Mikołaja. No właśnie, a propos Mikołaja, będziemy obchodzić Mikołaja. No właśnie, już za dwa dni. Masz już prezent dla Dali? Oczywiście. Co to będzie? Nie, nie, tego nie było, nie można zdradzać. Powiedz mi tak teraz od drugiej strony, a propos świąt, czego nie może zabraknąć w święta? Karpia. Karpia, a kto u ciebie przyjdzie karpia? Mama. I jak ją ma smak? Z czym to wypełnić w święta? Poza śniegiem, poza Mikołajem. Spędzonym czasem z rodziną. Z czasem wolnym. A co lubisz robić w tym czasie wolnym? Odpoczywać. Odpoczywać, a Daria? Daria chyba stawia nam na aktywne tygodnie. A to wszystko dlatego, że my tak naprawdę poznałyśmy się, słuchajcie, na siłowni. I to właśnie tam wyhaczyłam Darię, żebyśmy nagrały tą kulinarną dla was. No i mam nadzieję, że Daria nie jest na miejscu, ponieważ po prostu troszeczkę zataiłam to, że ta kulinarna będzie nagrywana, ale tak naprawdę ja tego nie planowałam. Powiedz mi, jak ci się podoba? Jesteś teraz na wizji, oglądają nas miliony. Jest niespodzianka, ale myślę, że miła. To nowe doświadczenie tam. O właśnie, to tak pod te święta. Dobrze, dzisiaj Daria i Sebastian przygotowali pierniczki. Może kochana pokażesz, bo to wasze dzieło. Proszę, podejdź. Tutaj widzę, że tutaj piekną się kolejne, które za minutkę będę wyjmować z pieca. O, za minutkę? Tak. Jak ta herbatka, minutka. Dobrze, no to w takim razie minuta dla was, żebyście mogli pozdrowić swoich bliskich, naszych wiernych i niezastąpionych słuchaczy i życzyć im wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, życzymy wam również wesołych świąt spędzonych w gronie rodzinnym oraz szczęścia i pomyślności na przyszły nowy rok. I ja oczywiście dołączam się do tych życzeń i dużo miłości i samozadowolenia. I pysznych pierniczków, udanych. Tak, według przepisu Darii i Sebastiana, który znajdziecie w najnowszym wydaniu Gazety Radio Września. Wesołych świąt!